Siemanko, z tej strony Sitr0x, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Survival Games Igrzyska Śmierci. Kilka minut temu napisałem na moim Facebooku post, że planuję nagrać właśnie odcinek z tej serii, także mam nadzieję, że niektóre osoby, które śledzą mojego Facebooka, się po prostu na to nagranie załapią. Ogólnie postanowiłem nagrać SG, bo wiem, że bardzo to lubicie. Dzisiaj mam ochotę sobie tutaj porywalizować z innymi graczami, no i właśnie pomyślałem, że SG będzie chyba najlepszym po prostu do tego rozwiązania. Okej, musimy lecieć szybko po skrzynki. Poszedłem teraz troszeczkę nie w tą stronę, w którą lecę zawsze. Bodajże tam jest moje ulubione miejsce. Przynajmniej tak mi się wydaje. Widzę, że koksu tutaj biegnie, ale wyprzedzimy go. Fuck, dobra, hełm. Tylko hełm. Jakieś tam jedzenie jeszcze było, ale nie będę go na razie brał, bo chciałbym jeszcze skoczyć szybko do tamtej skrzynki. Miejmy nadzieję, że złapiemy tutaj miecz, bo inaczej będziemy mieli troszeczkę ciężko. Okej, dobra, mamy złoty miecz. Koks już ginie. Okej, koksu, bardzo mi przykro. Pierwsza osoba zabita. Nie włączyłem sobie dzisiaj dźwięk. Na szczęście przypomniało mi się, żeby włączyć dźwięki przed nagraniem. Tak więc pioruny będziecie tam gdzieś słyszeli i postaram się, żeby nie były one zbyt głośne. Okej, Jarek tutaj widzę, chcę trochę potrolować, ale coś czuję, że raczej chyba damy radę go zabić. Taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra, bawi się teraz z nami w kotka i myszkę. Skubaniec, zobaczcie, jeszcze próbuję uciekać, ale zaraz go zabijemy. To będzie już druga osoba. Fuck. Jarek! Nienawidzę cię! Czekajcie, kurde no! Come on! Jest! Okej, uderzył się. Dobra. Jest, zabiłem go. Okej, pięknie. Widzę, że miał złe, także założymy ją na siebie. Kolejna osoba, uwaga, już trzecia. Proszę państwa, czy uda mi się go zabić? Idealnie, dokładnie. Tak się gra, ogólnie jest godzina 23:31 w piątek, kiedy to nagrywam. I ogólnie troszeczkę osób na serwerze jest, bo z tego co widziałem, to chyba połowa slotów jest zapełniona. O, widzicie, warto otwierać czasami skrzynki dwukrotnie, bo w tej chwili itemy za pierwszym razem się nie pojawiły. Zjemy sobie może tutaj to i będziemy atakowali z drewnianego miecza. On ma więcej wytrzymałości, więc będziemy tutaj, myślę, nim uderzali. Tam widziałem kolejną osobę, ale zanim do niej pójdziemy, to sprawdzę, czy tą skrzynkę tutaj nic nie ma. Mogę jeszcze tutaj ewentualnie przejść. Okej, tutaj chyba też nic nie widzę. No jak widzicie, całkiem sporo tych ludzi zostało. Miejmy nadzieję, że jeszcze kogoś uda nam się tutaj wybić. Mamy teraz kamienny miecz. Okej, super, mamy kamienny miecz. Musimy uważać, żeby nikt nas tutaj od tyłu nie zaszedł. No i lecimy dalej. Jarek teraz chyba spektuje. Czekajcie, Jarek, nie spektuj, Plix. Okej, bo tutaj na tabie mi się pojawia. Także poprosiłem go, żeby nie spektował. No i szukamy kolejnych osób. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że dzisiaj oglądałem live'a Reziego, który dosyć miło wypowiedział się na mój temat. Się zdziwiłem, bo było ponad 5000 osób na tym live'ie, a on ktoś tam zaczął o mnie wspominać, bo zauważył, ktoś napisał, że jestem na live'ie, on napisał, o, Sitr0x jest serio, coś tam zaczął mówić i powiem szczerze, że naprawdę bardzo miło mi się z tego powodu zrobiło. Pozdrawiam Remka serdecznie, naprawdę bardzo mi się podobają jego live'y i ogólnie witam nowe osoby, które właśnie przyszły z tego live'a, bo po tym live'ie dostałem chyba plus 100 subskrypcji na swoim kanale, więc naprawdę fajnie. No i myślę, że mam nadzieję, że po prostu tym osobom, które mnie wtedy zasubskrybowały, mój kanał przypadnie do gustu. No ale co, dobra, teraz uciekamy troszeczkę od smoka. Na szczęście udało nam się uciec. Z tego co widziałem, to miał chyba żelazny miecz, więc nie będziemy na razie do niego podskakiwali. Może pójdziemy tam na górę, bo tam nigdy, szczerze mówiąc, nie chodzę w nagraniach. Poza nagraniami właściwie też nie bardzo, bo jakoś zazwyczaj skupiam się tutaj w tym miejscu, ale myślę, że możemy się przejść, bo sam jestem ciekaw, co tam jest. Proszę bardzo, mamy tutaj pierwszą skrzynkę. Coś czuję, że jest ona jeszcze pełna, bo tutaj chyba niewiele osób chodzi, więc w porządku. O, dobra, tam ktoś biegnie. Jest tam jakaś osoba, czekajcie, jaki on ma item. Okej, coś tam chyba ma, tak mi się wydaje. A, ruda. Okej, dobra. Tylko złoty miecz, więc... Gdzie ona jest? What the fuck? What the fuck? Dobra, okej. Posypała się na szczęście. Tak, ruda, dobra, także myślę, że to jest dziewczyna, skoro ma taki nick w Minecrafcie. Więc mogę tutaj zwracać się jak do kobiety. Czy coś ciekawego z niej wypadło? Mamy spodenki, hełm mamy taki sam i pójdziemy sobie teraz na górę. Coraz mniej osób. Mi się udało już kilka tutaj ludzi wyeliminować z tej rozgrywki. No i zobaczymy, jeżeli arena jeżeli wyszłoby w sumie, że arena będzie trwała zbyt krótko, to wtedy zagramy sobie na jeszcze jednej, aczkolwiek myślę, że powinno być w miarę przyzwoicie, bo widzę, że dzisiaj te osoby nie giną tak szybko, jak to jest zazwyczaj. Także zobaczymy. My też tutaj troszeczkę dzisiaj pozwiedzamy. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego uda nam się zobaczyć. I ogólnie chciałbym przypomnieć, że jeżeli nie macie ochoty oglądać całego materiału, to w opisie macie adnotację do wybranej minuty oraz sekundy, w której dzieje się coś ciekawego, więc zawsze możecie sobie to zobaczyć. Także jeżeli nie macie ochoty, wejdźcie sobie w opis, tam wybierzecie interesujące was momenty i po prostu będziecie mogli sobie je obejrzeć. Aczkolwiek, tak jak mówię, no wydaje mi się, że najlepiej będzie obejrzeć cały ten materiał, bo wtedy nie będziecie wiedzieli, skąd mam te itemy, czy były w skrzynce, czy może na ziemi je znalazłem, czy wiecie o co chodzi. Dobra, tutaj mamy jeszcze jakieś jedzonko, wiecie co? Jedzonko też nam się przyda, więc może... What? A, tutaj jest, okej. Może ułożymy je sobie tutaj na tym drugim slocie w naszym pasku szybkiego wybierania. Czy mamy łuk? O, to jest pytanie. Łuku niestety nie posiadamy. Troszkę kiepsko, bo mógłby nam się przydać. Mamy 11 strzał, więc postaramy się może jeszcze coś tutaj znaleźć, ale powiem, że fajnie tutaj jest. Tutaj mało osób chodzi, więc można naprawdę znaleźć itemy w tych skrzynkach. Nie są one puste, więc polecam wam po prostu tutaj chodzić. Wow, nie znam miejsc, a jakimś cudem po prostu... trafiam na itemy. Tą zbroję już mam, także nie będę jej na razie zakładał. No i tyle. Dobra, ile jeszcze osób jest? 4, 8, 12 osób, także jeszcze połowa areny została. A mi się już udało, tak jak mówiłem, wybić sporo ludzi. Wow, to taki pusty teren. Jestem ciekaw, do czego on tutaj... czemu autor po prostu zaplanował coś takiego tutaj stworzyć. Wiecie co? Weźmiemy sobie jedzenie. Może te wędki tutaj odłożymy, weźmiemy sobie to, co inni mogą wykorzystać i lecimy dalej. Dobra, pędzimy, szukamy. Czekajcie, pumpkinu można niszczyć, czy nie? Chyba nie. Nie można, kurczę, szkoda, założyłbym sobie na głowę. Fakt, że straciłbym troszeczkę zbroi, ale przynajmniej fajnie by to wyglądało. Okej. Powoli bardzo tutaj te osoby giną i musimy chyba zrobić to, co? Kolejna skrzynka. Zwracać uwagę na pioruny, bo one będą nas nakierowywały na innych graczy. I wydaje mi się, że tak powinno być. Całkiem w porządku. Wow, owieczka. Zabijecie. Nie będziesz sobie tutaj żyła. Czekajcie, czy tutaj jest coś ciekawego? Boję się, szczerze mówiąc... Muszę uważać, czy... Aha. Nie. Dźwigni nie naciskam, bo już to widzę, jak mi się zamknie tutaj wejście i drzwi też mi się zamkną i tak to się zapewne zakończy. Także nie będziemy tam na razie szli. O! Butelka z expem. Dobra, co my możemy tutaj... Jedzenie sobie zostawimy. Siekierę też weźmiemy, bo ktoś może zawsze ją wykorzystać. Zwracacie mi uwagę na to, żebym dał te itemy, bo inni po prostu mogą sobie to później przygarnąć. Także staram się o tym pamiętać. Jeżeli mam czas i ochotę, to po prostu te itemy zabieram, a jeżeli nie, to zostawiam je w skrzynkach tak, jak były. Okej. Pójdźmy sobie może teraz tutaj troszeczkę bardziej w głąb tego miasteczka, bo coś czuję, że tutaj kogoś spotkamy. O, skrzynka. Kurczę, nic ciekawego w niej. Przydałyby nam się tylko jeszcze lepsze spodnie, bo troszeczkę słabo z tym. I może jakiś lepszy miecz, żelazny czy coś. Chociaż kamienny jest i tak w miarę w porządku, więc... Czekajcie, albo coś kogoś widziałem. What? Czemu tutaj ten... Fuck! Leci do mnie! Okej. Jest! Gin! Jest! Udało mi się go zabić. Okej, Boże, już się bałem, że tego nie wygram. Wiecie co, on miał tutaj lepsze spodnie? Chyba nie, kurczę, muszę stąd uciekać, bo nie mam zbyt dużo życia. Bo boję się, że ktoś zgarnie te wszystkie itemy. Czy on tam miał jeszcze coś lepszego? Ja muszę to zobaczyć. Miał żelazny miecz. O, żelazny miecz sobie weźmiemy na pewno. Tylko poczekam, aż mi się życie zregeneruje. Okej, było, powiem wam, jeszcze myślałem, że nie uda mi się z tego pojedynku zwyciężyć, ale na szczęście dałem jakoś tam radę. Mam też 3 sztabki żelaza, więc w razie czego miecz mógłbym sobie zrobić. Ale teraz muszę spierdzielać, jaki on ma... Fuck. Ma lepszy item ode mnie. Kurde, nie wiem, co zrobić w tej chwili, wiecie? Nie mam pojęcia, co zrobić. Łuku chyba nie mamy. Musimy uciekać. Bardzo nie lubię, jak ktoś ucieka. Dlatego sam też staram się tego nie robić. A w ogóle nienawidzę, jak ktoś wskakuje do wody. To jest masakra jakaś. Okej, płyniemy na dół. Bo wtedy jest nam o wiele łatwiej atakować. Okej, on ma strzały, skubaniec. O tym nie pomyślałem. Dobra. Dostał, ale chyba miał tylko jedną strzałę. Okej, w porządku. A jeszcze coś je na szybko. Okej. Gin! Masz razem siekierę, dlatego też nie wiem, czemu nie atakuję po prostu za jej pomocą. Wtedy zadawałby mi większe obrażenia. Chyba jeszcze o tym nie wie. Okej, udało mi się go zabić. Super, ludzie. Bardzo dobrze idzie. Sporo ludzi zabiłem i teraz możemy sobie na spokojnie te itemy pozbierać. Tym bardziej, że ma łuk i ma żelazne spodnie, czyli coś, co z pewnością nas interesuje. Dobra, łódka niekoniecznie. To też niekoniecznie. Dobra, wyrzucimy te wszystkie skórzane itemki. Okej. Dobra, mamy spodnie. Mamy w końcu spodnie, więc spodnie sobie zakładamy. What the fuck? Aha, po prostu już się topiłem. Okej, już się bałem, że ktoś mnie bije. Spodnie mamy na sobie, tutaj są kolejne żelazne. Hełm żelazny też będziemy mieli, więc idealnie się po prostu złoży. To wyrzućmy, okej, mamy. Całe żelazne jaku nie, brakuje tylko butów. Czy on miał buty żelazne? Chyba nie miał. Chyba nie ma butów żelaznych, okej, poczekamy aż mi się życie zregeneruje. I weźmiemy sobie, wiecie co, łuk jeszcze sobie weźmiemy. Bo łuk też coś czuje, że nam się tutaj przyda, okej. Kurczę, tyle itemów tutaj wyrzucam cennych. To mogę w sumie zostawić sobie, jest łuk, dobra. Okej, mamy łuk, mamy hełm. Mamy wszystko, co by nas interesowało i teraz myślę, jesteśmy niemalże niepokonani, więc możemy sobie bez problemu szukać kolejnych osób. Okej, tutaj mam to, jeszcze perły, czy mamy? Nie, pereł nie mamy, kurczę, szkoda. Szkoda, że nie mamy pereł, też mogłyby nam się później przydać, ewentualnie do ucieczki, czy coś w tym stylu. No ale tak to sobie, myślę, jakoś poradzimy. Żelazny miecz, kurde, ja nie wziąłem tam tego żelaznego miecza. Muszę się cofnąć po ten żelazny miecz. Dobrze, że sobie przypomniałem, bo latałbym z tym kamiennym. Mam nadzieję, że te itemy jeszcze tam są. Tak mi się przynajmniej wydaje, że raczej nikt poza tą osobą tam... nikogo tam nie było po prostu. Ale za chwilę się przekonamy. Dobra. Tutaj jest. Teraz będzie mi ciężko pewnie wyłapać ten miecz. O! Za pierwszym razem, okej. Także jednak nie jest tak ciężko, jak mi się wydawało. Po prostu w dobrym miejscu stanąłem i dzięki temu bardzo szybko go zdobyłem. Okej. Szukamy dalej. Ten odcinek trwa już 11 minut trwa ten materiał. A tutaj zostało jeszcze 9 osób, więc długo. Dzisiaj widzę, że osoby w miarę dobrze się albo chowają, albo po prostu nie mogą na siebie natknąć. Okej, tutaj nikogo nie ma. W porządku. Tutaj chyba też nie. Wiecie co, będę używał F5, bo wtedy jest chyba tak wygodniej, przynajmniej tak mi się wydaje. I pójdziemy może w stronę spawnu. Pójdziemy w stronę spawnu, bo coś czuję, że tam ktoś może czekać na nas. Zaraz się przekonamy. Okej. Jesteśmy na spawnie i co? Nikogo nie ma? Serio? O, myślałem, że kogoś jednak spotkamy, ale widzę, że raczej nie mają ochoty tutaj przywędrować. Tutaj nie. No dobra, trudno, musimy czekać na jakieś pioruny. Być może piorun nakieruje nas na jakiegoś gracza. Okej, tutaj nie. Mam nadzieję, że za chwilę jakiś piorun po prostu uderzy. Bo inaczej będzie nam po prostu ciężko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu mnie nikt nie znajdzie, Tunio pisze. Aha, Tunio jest z nami na serwerze. Kurczę, gdzie ten Tunio się schował? Zaraz go znajdziemy. Pisze, że nikt go nie znajdzie, ale my sobie poradzimy, mam taką nadzieję. O, piorun! Fuck, nie zauważyłem, oczywiście. Jak trzeba, to nigdy nie zauważę. Cofnijmy się na spawn. Okej. Osoby z 12, jak chcecie być na nagraniu, to na spawn. O, to będzie dobra zachęta dla nich. Mówię wam, mam nadzieję, że ktoś tutaj do nas przyjdzie. No i miejmy nadzieję, że uda mi się zwyciężyć w pojedynek z tą osobą, bo inaczej byłoby naprawdę kiepsko, gdybym to przegrał. Mam takie uzbrojenie, że chyba jest to po prostu niemożliwe, tak mi się wydaje. Okej, tutaj nikogo nie widzę, nadal nikogo nie ma. Patrzę na pioruny, kurczę no. O, tam ktoś był? Nie, to po prostu klaty. Myślałem, że ktoś tam stoi za tą kolumną. Ale chyba nie. Sitr0x, ja chciałbym, ale nie mogę. To wyjdź z areny. Czekajcie, albo mi się wydawało, albo ktoś tam przebiegł. Kurczę, mam jakieś albo schizy, albo to przez to, że jest za 15:12. Albo naprawdę ktoś tutaj był. Nie wiem. I don't know. Sitr0x tam pewnie zdech z mieczem, tak. Szczególnie, że nie można mieć diamentowego miecza, okej. Jest tutaj osoba. Sojusz, nie, przykro mi Adnex, ale nie chcę sojuszy, bardzo mi przykro. Przez to niestety będziesz musiał przegrać, no szkoda. Szkoda, kurczę, ale musiałem to zrobić po prostu. Pamiętajcie, że ja jak nagrywam, to raczej staram się nie brać sojuszy, bo wtedy po prostu dla osób oglądających jest to ciekawsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Możecie właśnie napisać w komentarzach, co o tym myślicie, czy chcecie, abym brał sojusze z innymi graczami, czy może jednak nie do końca, bo ja jestem przekonania, że wy jednak wolicie oglądać, jak ja tutaj walczę, jak zabijam innych graczy, jak coś się dzieje i tak dalej, nie? A takie po prostu... zawieranie sojuszy jest chyba mało interesujące. O! A ten co tak stanął? Chyba... Chodź! Jest! Kolejna osoba zabita. Pięknie. No po prostu idzie dzisiaj... idealnie mógłbym nawet powiedzieć. Zostało ile? 6 osób, tak? 6 osób zostało. Okej, dobra. Tutaj nikogo nie ma. Czekajcie, bo chyba miał żelazne buty, albo... mi się przewidziało. Nie, chyba mi się przewidziało, także zostawiamy tylko i będziemy go pilnowali. Zobaczymy. O, tam jest kolejny piorun. Lecimy w tamtą stronę. Tam widziałem piorun. Tutaj też nikt nie miał... Nie, tutaj też są buty, tylko to co ja mam. Więc nie będziemy się nimi na razie interesowali. Tam gdzieś widziałem piorun, więc możemy się tam wybrać. I dobrze widziałem, zobaczcie, tam jest kolejny gracz, którego za chwilę wyeliminujemy, tak mi się przynajmniej wydaje. O, pięknie, już nas zauważył, więc będzie uciekał. Okej, udało mi się przeskoczyć. Teraz tak, łuk. Szybko, szybko, szybko. Fuck! Gdzie ja wpadłem? Nie mówcie, że wpadł. What the hell? Dobra, trafiłem go. Shit, nie mówcie, że ja stąd nie wyjdę teraz. Czekajcie, może wiecie co? Wykorzystamy do tego... O, melon. Dobra, udało się, w porządku. Także dobrze, że miałem melona w tym. I szybko go gonimy, no bo inaczej... Inaczej będzie kiepsko. Tam widzę... What? Deathmatch się rozpoczął. Deathmatch, deathmatch, deathmatch. Chodź, 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 chodź. Okej, DJ VIA. Dobra, został zabity, czekajcie. Kolejna osoba. Tam jest, Tunio. Tunio, 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 dawaj. To jest on, to jest ten, który chyba nie mógł wyjść. Także szybko się z nim rozprawimy. Zakłada jakieś eku na siebie. Okej, ale my już mamy przewagę, bo uderzyliśmy go jako pierwsi. Boże święty, ile ja osób w tej rundzie zabiję, to jest po prostu masakra. Jakiś chyba rekord. Dobra, pędzimy szybko w tą stronę. Mam nadzieję, że przez to materiał wam się spodoba. Myślę, że jest całkiem emocjonujący, więc chyba powinno być okej. A! Smoku! Smoku! Czemu ty mnie strzelasz? Wygrałem. Jest, wygrałem. Udało mi się wygrać, ludzie. Super. Według mnie arena bardzo fajna. Bardzo dużo osób zabiłem. Rundkę uważam za udaną. Materiał trwa już 16 minut, więc powiedziałbym, że czas idealny. Bo wiem, że jak jest dłużej, to innym już po prostu... Nie chce się tego oglądać. No i co, to było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli jesteście moimi nowymi widzami, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału po więcej tego typu odcinków. Jeżeli materiał wam się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę. Jeżeli chcecie się wypowiedzieć na jakikolwiek temat, zapraszam do wyrażania opinii i tak dalej w komentarzach. No i cóż, to było na tyle, tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę, życzę wam udanego dnia, no i do zobaczenia.